Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj mamy środę, 6 stycznia. Dzisiaj w Kościele obchodzimy uroczystość Objawienia Pańskiego, powszechnie nazywaną Trzech Króli, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Kochani, wszyscy prawdopodobnie znamy tę historię opisywaną w dzisiejszej Ewangelii według świętego Mateusza, historię trzech mędrców ze wschodu, którzy zauważyli pojawienie się jakiejś gwiazdy, która ich prowadziła do miejsca, gdzie miał się narodzić ktoś absolutnie wyjątkowy, jakiś wyjątkowy król. Oni szli za tą gwiazdą nie dlatego, że chcieli ubić jakiś interes albo na przykład zaspokoić swoją ciekawość. Szli po to, aby oddać pokłon temu królowi, aby złożyć swoje dary. To bardzo ważne, abyśmy my również mogli zauważyć Jezusa Chrystusa jako gwiazdę, która będzie nas prowadziła przez całe nasze życie, aż do celu, aż do spoczynku, aż do tego momentu, kiedy będziemy mogli oddać Mu chwałę i cześć. Czy widzicie, kochani, taką dobrą nowinę, która może być nowiną nie tylko na ten okres liturgiczny, ale na całe wasze życie? Czy jest możliwość, abyście zauważyli Jezusa jako taką gwiazdę, która będzie was prowadziła przez całe wasze życie? Gwiazdę, która jest pewną gwiazdą, która nigdy was nie oszuka. Do miejsca, kiedy będziecie mogli oddać Panu Bogu wszystkie swoje dary, wszystko to, co macie najcenniejszego w sobie. Jeśli pozwolicie, kochani, to chciałbym teraz podzielić się z wami takim osobistym świadectwem. Mam nadzieję, że to dobrze odbierzecie. Mianowicie, kiedy miałem 20 kilka lat, to skomponowałem taką piosenkę pod tytułem Gwiazda. Jest to piosenka, która nawiązuje do różnych takich przemyśleń młodzieńczych, kiedy wyjeżdżałem na oazę, kiedy poszukiwałem sensu mojego życia i poszukiwałem Jezusa jako mojej gwiazdy. W pierwszej zwrotce są tam takie słowa: tyle gwiazd na niebie, a ja szukam Ciebie. Mowa tutaj jest o Panu Jezusie, którego szukam, którego pośród tych wszystkich gwiazd, które są świecidełkami takimi na niebie, ja szukam tej jednej gwiazdy, która mnie nigdy nie zawiedzie, gwiazdy, która nigdy nie gaśnie. W drugiej zwrotce nawiązałem do takich określeń, czasem mówimy gwiazdor filmowy, sportowy i tak dalej. Pomyślałem sobie, wielu moich przyjaciół chwali się swoimi różnymi idolami, mają plakaty w swoich domach, na ścianach, różnych idoli piłkarskich, sportowych, filmowych, piosenkarskich i tak dalej. I pomyślałem sobie, a ja chcę się pochwalić moją gwiazdą, którą jest Jezus. I właśnie to jest w drugiej zwrotce. W trzeciej zwrotce natomiast mowa jest o tym, że gwiazdy, wiecie, takie gwiazdy na pagonach, na samolotach, gwiazda jako symbol władzy, siły, może nie przemocy, ale po prostu takiej władzy. Kiedy na przykład w wojsku ktoś ma więcej na pagonach gwiazdek, ma większą siłę przebicia, po prostu jest ważniejszy. I pomyślałem sobie, że Jezus jest też taką gwiazdą, która ma siłę, moc, zupełnie inną od tej ludzkiej mocy, o wiele większą siłę. Zapraszam was, kochani, bardzo serdecznie do wysłuchania tej piosenki. Nie chcę tutaj gwiazdorzyć, właśnie wprost przeciwnie, chcę, żeby to Pan Jezus zaświecił jako taka super gwiazda w waszym życiu i żebyście za tą gwiazdą szli w ciemno, tak jak właśnie ci trzej mędrcy ze wschodu. Tę piosenkę, kochani, w różnych wersjach gdzieś tam nagrywałem, ale ta wersja, którą chcę wam zaprezentować, to wersja, powiedzmy, taka live, bez jakiegoś takiego napinania się. W czasie wakacji po prostu wziąłem gitarę, wziąłem piecyk gitarowy, wziąłem harmonizer i mikrofon i po prostu nagrałem coś takiego i pomyślałem, może komuś to pomoże. Na zakończenie, kochani, błogosławieństwo, a po błogosławieństwie właśnie ta piosenka, do której słuchania bardzo serdecznie zapraszam. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, papa. Tyle gwiazd na niebie, szukam Ciebie. Spośród gwiazd tysiąca, jedna niegasnąca. To Tobie, Panie, jest moje śpiewanie.
sportowych, wielu sławnych ludzi podziw w widzach budzi. Lecz te wszystkie gwiazdy wobec mej przygasły. Moja gwiazda zawsze będzie lśnić najjaśniej, najjaśniej. Gwiazdą moją, gwiazdą moją jest Pan. On wskazuje drogę, którą kroczyć mam. Wiele gwiazd na czołgach i na samolotach, wiele na pagonach, flagach, herbach, flotach. Lecz ja wolę gwiazdę, co jest najsilniejsza. Wziąłem ją do serca, nie ma inna miejsca. Drogę, którą kroczyć mam.